rozmawiam, także sekundeczka, zaraz zaczynamy, bo widzę, że już kworum mamy, więc minuteczkę i zaczynamy. Ja tylko chciałem poinformować o wnioskach pana Eugeniusza Bielaka, który przesłał mi mailem przed chwilą i ja, Aniu, przesłałem je tobie też mailem. Tyle, dziękuję. Dobrze, dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawiałam z panią dyrektor Żurkowską, która jest straszliwie chora, moi drodzy, że wspieramy ją wszyscy w zdrowiu, bo jak pamiętacie, ostatnio na sesji traciła zdolność mówienia, tak teraz jest już na etapie naprawdę dużo poważniejszym niż na sesji. Także trzeba trzymać kciuki za zdrowie pani dyrektor Żurkowskiej. I modlić się. Tak, to tutaj każdy może stosować własne metody, także nie ma najmniejszego problemu. Natomiast, kochani, ja już się włączam, powiem... słuchaweczki. Już jestem w słuchaweczkach, więc będzie mnie zdecydowanie lepiej słychać. Ja już sobie ściągam w tym momencie, w takim razie Gienka. Jest niedługo, pani przewodnicząca będzie zadowolona. No tak, obiecuję się, będę zadowolona, no to jedziemy w takim razie. No dobrze, moi drodzy, widzę, że kworum mamy, więc zaczniemy posiedzenie Komisji Rozwoju. Macie Państwo na swojej poczcie porządek dzisiejszej komisji. Natomiast w związku z tym, że już jest godzina do rozpoczęcia, proponuję przeprowadzenie listy obecności. Jeżeli mogę poprosić pana Mariusza o udostępnienie listy obecności. Bardzo proszę, oznaczamy kropeczkę w środku półeczku i wysyłamy guziczkiem przekaż. Oczywiście moja prośba dotyczy tylko radnych, po to, abyśmy nie wprowadzali zamętu i tych kropeczek za dużo nie było do liczenia. Duży ruch na, powiedzmy, 3 tygodniu, żeby ci ludzie w komfortowych warunkach może mogli wejrzeć w nas to z podkasami i tak dalej. Wejście do tablety. No czy wszystkim się udało? Ci ludzie będą tysiącami przesłać swój głos. Nie się rozbijać. Panie Mariuszu, na jakim jesteśmy etapie kropkowania? Spędzać wolny czas na wolnym powietrzu, kiedy to już zabezpieczyli. Naszego modelu. Pani Mai Zaborowskiej jeszcze nie ma, ale ja widzę, że na razie tylko 4 osoby się zalogowały, a widzę, że to pani Mai. Bo ja nie mam ankiety. Jest Maja przecież. Jeżeli jest jakiś problem techniczny, to może powtórzmy. Ja nie mam ankiety, nie wiem dlaczego nie ma. No właśnie, może powtórzmy to ankietowanie jeszcze raz związane z tą... W spisie rolnym można się ewentualnie zankietować. Bardzo serdecznie. Dobrze, proszę, powtarzamy ankietę. Powtórzenie, dobrze? Dziękuję. Ku tam hektary są potrzebne. Tylko że teraz nam gdzieś Maja zaginęła. Zdaje się, że ma jakieś problemy techniczne. Okej. O, gdzieś słyszę. Jest Maja. Czy ankieta się pojawiła, Maja? Ja się oddałam głos. Super, fajnie. Dobrze, panie Mariuszu, bardzo proszę o udostępnienie wyników ankiety dotyczącej listy obecności. Pani przewodnicząca, mamy tak? Na posiedzeniu 4 osoby w takim razie. Kworum jest. Pani przewodnicząca, ja bym prosił, bo u mnie nie weszło mi. Po prostu nie odznaczyło. Jeszcze raz bym poprosił. Dobrze. Bardzo prosimy wobec tego jeszcze raz o udostępnienie od początku ankiety. Powtarzamy ankietę. Tak, bardzo proszę.
Chyba coś się dzieje tam na linii, dlatego... Do trzech razy sztuka, szanowni państwo. Trzeci raz prowadzimy listę, sprawdzamy listę obecności. Szanowni państwo, jeżeli będziemy prowadzić trzy razy listę obecności, to jak Gienio nam tutaj zaraz zapoda 150 wniosków budżetowych, to będziemy do jutra siedzieć. Jest sześć tylko, Aniu. Żartuję. A ile mamy obecnie członków komisji po rezygnacji kolegi Piotra? W tym momencie jest nas... Siedem osób. Siódemka chyba, tak. A jest nas pięcioro, więc rozumiem, że wszystkim udało się oddać głos potwierdzający obecność. W tej chwili widzę sześć osób. No jest sześć osób, Małgosi nie ma. Małgosia widocznie gdzieś jeszcze ma to dalsze spotkanie z mieszkańcami, więc dajmy jej możliwość dokończenia. Super, jesteśmy. Dobrze, szanowni państwo, obecnych jest sześciu radnych, co stanowi niezbędne kworum. Tym samym przejdziemy do realizowania porządku posiedzenia dzisiejszej komisji. Porządek komisji macie państwo w aktówce z Imbra. Jest to porządek trzypunktowy i pozwolę sobie przejść do pierwszego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, dokument na druku 918-1. Czy jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Jeśli nie, proponuję przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem... Pani przewodnicząca, czy my nie głosujemy tego punktu? Nie, nie, ale wyłącz wizję, bo cię w ogóle nie słychać. Jeszcze, nie? No Geniu, wyłącz wizję, bo gdzieś głos ci przycina. I fonie też. No nie, no bo chyba przewodnicząca, na komisji rozwoju głosowaliśmy, bo to z wnioskami chyba głosujemy. Ten punkt. Czy najpierw wnioski musimy przegłosować? To jest moja uwaga taka, tylko dziękuję. A dziękuję bardzo. Wobec powyższego faktycznie, ponieważ wpłynęły wnioski do projektu uchwały budżetowej pana Eugeniusza Bielaka, bardzo ładnie napisał, wysłał maila. Wobec tego bardzo proszę, panie radny, o przeczytanie swoich wniosków. Będziemy je poddawać po głosowaniu, a następnie cały projekt uchwały budżetowej. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, ja bym proponował, żeby przyjąć tak, jak na komisji rozwoju było, że przewodniczący czytał wnioski, bo pani ma to na mailu i jest szybciej. Dlaczego? Dlatego, że pani przeczyta i pani podda każdy wniosek pod głosowanie i to będzie błyskawicznie idzie. Bo ja mogę wszystko przeczytać, tylko i tak pani musi przeprowadzić głosowanie. Yes. Ja bym proponował, żeby pani prowadziła. Okej, okay, dobrze. Przewodnicząca. Ja, czytała. Już, dziękuję już, bardzo. Już otwieram, tylko to jest plik ODT, więc ja sobie go muszę szybciutko już przetransferować. Dobrze, pierwszy wniosek. Mogę mieć propozycję, żeby po każdym wniosku głosować. Od razu, tak oczywiście. No, dzięki. Pierwszy wniosek to rozbudowa szkoły podstawowej nr 52 przy ulicy Władysława Jagiełły 11 wraz z basenem w ramach Zaprojektuj i wybuduj. 12 milionów źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Pani przewodnicząca, ale to jest w budżecie, bo co mamy to głosować? No w prognozie finansowej jest to wpisane. Po co wnioski mają jakiś sens? Mogę, pani rozumiem, przewodnicząca? Bardzo proszę, tak. Autor wniosku i później pan chciałem to uzasadnić. Jest szkoła odległa, tak jak osiedle jest i dzielnica Felin odległa od miasta. Jest konieczny basen i ja dopisałem basen. Prezydent wniósł tam, wnosi 10 milionów, co prawda, ale prezydent wniósł i w tym roku projekt i go nie ma, tak jak 3 lata pod rząd, więc ja... Nauczony tym, że w 2011 roku
Rada Miasta jednogłośnie zdjęła budowę przedszkola i żłobka na Felinie i do dzisiaj nie ma tego budynku, gdzie było już 750 tysięcy. Wnioskuję, żeby Rada Miasta nie zdjęła tego punktu, jak się spotkamy za rok, jak nie będzie nic zrealizowane. I prośba, żeby wykonać projekt rozbudowy szkoły wraz z basenem. Dlatego o to wnioskuję. Dziękuję bardzo. To już w przetargu jest, więc jest, to wniosek jest bezsensowny. Ale przetargów już 5 było i co z tego, jak nic nie ma? Nie ma projektu, nie 5 przetargów, tylko jest... Nie ma jest projektu, panie radny, musi być projekt, musi być wykonawca i projekt musi być. Dziękuję bardzo. Dobrze, szanowni państwo, może tę dyskusję zostawmy. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo. Natomiast no, dyskusja jest tutaj konieczna, tak, bo... To, co zgłasza kolega radny Margul. No jeżeli to jest w budżecie, to nie widzę uzasadnienia do głosowania czegoś, co już jest. Znaczy mówię o swoim własnym odczuciu, bo rozumiem, że mówimy o wniosku, który dotyczy dokładnie tej inwestycji, która już jest rozpoczęta, jest zarówno w projekcie budżetu, jak i w wieloletniej perspektywie inwestycyjnej, finansowej, tak? Dokładnie, panie radny, jest to w fazie przetargu obecnie i jest w budżecie zapisane i w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, a rozszerzenie w tym momencie rozpoczętego przetargu o basen, no spowoduje w ogóle opóźnienie tego całego kroku. Dziękuję bardzo, ja już wiem, jak mam głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę tutaj pana mecenasa, żeby nam odpowiedział, natomiast faktycznie pomysł z tym wprowadzeniem tego punktu wydaje się być bezzasadne, ale poddamy go pod głosowanie. Wobec tego, szanowni państwo, kto z może państw... pani przewodnicząca, tak, jedno zdanie? Tak, proszę. Szanowni państwo radni, ja wnioskuję, dlaczego? Dlatego, że przy projekcie szkoły też podobna sytuacja była i zdjęli ludzie, którzy nie wiedzieli, co robią. Też ja nie mówię tu o radnych absolutnie wtedy, bo szkoła budowana była, natomiast urzędnicy zdjęli, powiedzieli, że basen nie jest potrzebny. Został tam rów wykopany i on jest, jak ktoś był na Felinie, to wie. I w tym miejscu jest miejsce na basen na Felinie, więc dobrze by było go wykonać razem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest pan prezydent, wnioskuje, żeby to było zaprojektuj i wybuduj, to projektu wiemy, że nie ma. Jest przetarg, jest kwestia tylko, czy będzie 100 czy ileś tysięcy więcej. Projekt basenu byłby. W takim jasne, razie radny, ja, tylko, ja bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję. W takiej sytuacji ten wniosek powinien wyglądać chyba troszeczkę inaczej, tak? Tak mnie się wydaje. No dobrze, poddajemy to pod głosowanie. Panie Mariuszu, bardzo proszę o udostępnienie możliwości głosowania. To mamy 6 głosów? Tak, proszę państwa, 3 za, 3 przeciw. Aha. Niestety wniosek nie uzyskał spodziewanej większości. Przechodzimy do kolejnego, jakim jest budowa żłobka na osiedlu Jagiellońskim w ramach zaprojektuj i wybuduj. Kwota 2 miliony złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Bardzo proszę. Czy ktoś chce budowa tego? Czy żłobka. Żłobka. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Bardzo dziękuję. Wniosek uzyskał większość komisji. Przechodzimy zatem do kolejnego wniosku.
Jest to wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ogrodzenia przy szkole podstawowej nr 52 od Władysława Jagieły do Zygmunta Augusta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota 100 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia 70005. Przewodnicząca, no znowu bezsensowny wniosek, bo on jest w tym roku w budżecie, w 2020 i za chwilę będzie wykonywany, więc w ogóle... No, jasne. Dobrze. Mogę pani przewodnicząca? No bardzo proszę. Panie Margul, pan tak samo powtarza już trzy lata, że jest realizowana rozbudowa szkoły i nie ma. Więc pan niech nie mówi, bo pan nie zna. Proszę przyjechać na Felin. Jest mróz, ściśnie. Zobaczymy, czy ktoś będzie robił chodnik. Nie będzie to zadanie robione, już pan Dziuba powiedział, bo to jest zadanie wraz z parkiem, który miał być za 90 tysięcy i nie ma kiedy tego zrobić. Żaden drogowiec nie wejdzie na mróz do roboty. Pan Dziuba we wrześniu powiedział na sesji, bo zadawałem pytanie, powiedział, że park nie będzie robiony. Nie mówię o parku. Proszę mi nie przerywać. Ja dochodzę do wniosku, że być może nie będą robić tego chodnika ze względu na to, jak rozbudowa szkoły będzie. Być może dojazd będzie samochodami, ciężarowych samochodów z tamtej strony, bo to będzie od tyłu wjazd, więc jest to możliwe, że po prostu tam będzie rozbierane ogrodzenie i nie będzie robione i to, nie wiem, Wydział Inwestycji chyba podjął taką decyzję. Natomiast nie ma tam przejścia, dzieci muszą w koło chodzić, ci z tyłu boiska, ci, którzy mieszkają, muszą robić 350 km w koło, żeby prosto przejść do szkoły. Ten chodnik jest w planie zagospodarowania z ciągiem ciąg pieszy ze ścieżką rowerową. Dlatego wnioskuję i proszę o to. Dziękuję. Ale to jest w tym budżecie. Jest wykonawca wybrany. Ale nawet. Nie ma roboty. Nie ma wykonawcy, panie Margul. Proszę nie kłamać. Jak się zacznie robić, to pan przyjedzie i pan mi powie. Jest wykonawca, było zaprojektuj, wybuduj, bo 17 uzyskało pozwolenie. Ale nie będzie robił, panie Margul. Czy pan rozumie, że żaden drogowiec nie wchodzi na mrozy? Ja już niejedną inwestycję na Felinie robili i nie będę tego robił. Przewodnicząca, mogę w kwestii formalnej? Jasne, panowie, zostawmy to, poddaję ten wniosek pod głosowanie, bo naprawdę to było tak. Proszę bardzo, panie przewodniczący. W kwestii formalnej, dziękuję bardzo, bo radni się wzajemnie nie przekonają, czy jest ktoś, kto mógłby, na przykład pan dyrektor Dziuba, nam odpowiedzieć, jaki jest stan faktyczny, czy jest wykonawca wybrany i będzie to realizowane, czy też nie w tym budżecie. Państwo, nie wiem, czy jestem słyszany. Halo? Tak, bardzo proszę. Pan radny. Bardzo się słyszymy, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, słabo, ale słyszymy. Tylko głośniej kropelkę, proszę. Wybrany wykonawca i jest pozwolenie na budowę, no w tym tygodniu na ten chodnik budowy. No i co, panie radny Bielak? To miał rację. Zdaje się, że pan dyrektor wyjaśnił. Do mnie nie doleciało, tylko takie urywki. Wykonawca jest wybrany i w tym tygodniu ma wejść na teren budowy. Pozwolenie na budowę jest. Dobrze zrozumiałem pana dyrektora? Tak. Dokładnie to tak. Zacznie, tak? Jak będzie mróz. Szanowni państwo, bardzo proszę o danie pod głosowanie tego projektu. Panie Mariuszu, bardzo proszę o udostępnienie ankiety. Panie Margu, jak pan nie chce moich wniosków głosować, to pan powie, że nie będzie żadnego... Każdy bezsensowny wniosek będę głosować na nie. Sensowne głosuję na tak. Tak pan dba o wszystkie dzielnice. Dziękuję panu. Panowie, bardzo pan proszę. I to jest zapisane w budżecie. Nic pan nie wie na ten temat po prostu. Szanowni państwo, wniosek nie uzyskał pozytywnej większości. Przechodzimy panie do Margul, kamerę pan do kolejnego. Obiecał jej nie ma i nic nie ma. Wszystko pan zdjął. Wniosku, jakim jest remont mieszkań komunalnych.
za 5 milionów złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać zdanie, czy przechodzimy od razu do głosowania tego punktu? Bardzo proszę. Pan przewodniczący Sadowski. Chciałem uściślić remont mieszkań komunalnych czy budynków komunalnych, bo to jest istotna różnica. Bo rozumiem, nie remontujemy, jak w środku wchodzimy i nie remontujemy mieszkań, tylko chodzi o budynki komunalne. Mogę pani, pani przewodnicząca? Bardzo proszę, panie Eugeniuszu. Panie przewodniczący Sadowski, pan prezydent w ubiegłym roku dołożył 4 miliony i to idą pieniądze do ZNK i oczywiście ZNK o tym decyduje, czy maluje klatki, czy robi elewację. Natomiast to nie są duże środki i to jest, są pieniądze, o które tu wnioskuję, na całe miasto. Więc ten poziom był finansowania, on jest chyba mniejszy w tym roku. Dziękuję bardzo. A mi zależy na mieszkaniach komunalnych, bo na mieszkaniach komunalnych na Kalinie i na Tatarach. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Sadowski? No tak, tak, właśnie mi to chodziło. Remont mieszkań, no to literalnie to jest w środku, tak? A tu chodzi o remont budynków. A nie mieszkań. I części wspólnych. Może być i tak. Dobrze, wiemy, o co chodzi. Bardzo proszę o udostępnienie możliwości głosowania. Kto z państwa radnych jest za, zaznacza kółeczko za, kto przeciw, to przeciw, kto chce... Kto się wstrzymuje, zaznaczę przy kółeczku wstrzymujący się i przekazujemy do pana Mariusza. Wszyscy radni już oddali głos. Wniosek uzyskał pozytywną większość w głosowaniu i tym samym przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest wykonanie przedłużenia jezdni od ulicy Węglarza do ulicy Trześniowskiej. Kwota 2 miliony złotych, źródło finansowania mienia, źródło finansowania sprzedaż mienia w rozdziale 70005. Czy tutaj mamy jakieś uwagi, wnioski, spostrzeżenia? Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski. Tutaj dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja bym też poprosił tutaj pana dyrektora, pewnie Pitka, no bo nie jestem pewien, ale wydaje się, że to jest inwestycja też planowana z RIDOSKA. Gdybym mógł uzyskać odpowiedź na czy faktycznie jest to już planowana inwestycja. Bardzo proszę, możemy prosić pana dyrektora Pitka? Dyrektor Borowy jest zarządzający. A może dyrektor Borowy, bardzo prosimy. No widzę na panelu, że jest i dyrektor Pidek, i dyrektor Borowy, więc któryś z nich zapewne. No chyba panowie dyrektorzy mają jakiś kłopot techniczny. Panie Mariuszu, czy możemy próbować skontaktować się drogą telefoniczną z którymś z dyrektorów? Tak, już próbujemy. Mhm, bardzo proszę. O, chyba gdzieś tam nam pojawił się dyrektor Borowy. Próbuje się pojawić, bo widzę, że walczy z technologią. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że w wykupie gruntów jest przewidziane, są środki na wykup gruntów pod ulicę Księdza Kłopotowskiego, bo to ma nazwę. Tak, tak, tak. Ja wnioskuję, żeby rozpoczęta budowa była. No tak, tylko panie radny, ulica to nie tylko to, co widać na zewnątrz, jest kwestia całej infrastruktury. Ma pan rację, uzbrojenie całe. I uzbrojenie, ale to musi być połączone, to są różni inwestorzy, tak? To nie problem położenia tylko asfaltu, ale jakby
realizacji tak tej inwestycji, żeby nie trzeba było dwa razy rozkopywać, więc stąd moje pytanie, no bo to inwestycja ZRID-owska, więc jakie są harmonogramy realizacji tej inwestycji uzgodnione z różnymi inwestorami, którzy na tym obszarze będą kładli swoje uzbrojenie, bo położymy i potem trzeba będzie to rozkopywać, to chyba nie na tym polega, więc czekam na informacje, no bo od tego uzależniam swoje głosowanie. Panie Mariuszu, na jakim jesteśmy etapie w próbie kontaktu z panem dyrektorem Borowym bądź z panem dyrektorem Pitkiem? Przykro mi, próbujemy połączyć pana Pitka telefonicznie, ale nie wychodzi nam. Coś jest problem. A dyrektor Borowy? No to musimy w takim razie próbować z dyrektorem Borowym. W tym samym czasie z dwoma nie możemy się łączyć. A może dyrektor Łuciuk będzie, bo on bardziej chyba w jego działce. Próbujemy. Tak. Albo pani dyrektor Osypiuk będzie w finansach zorientowany. U dyrektora Pitka włącza się poczta głosowa. Jest pan dyrektor słyszalny? Halo, tak, jestem słyszalny. Pan dyrektor Łuciuk połączył się z państwem. Panie przewodniczący, bardzo bym prosiła o powtórzenie tego pytania, bo pan do dyrektora Łuciuka... Znaczy, ja słyszałem pytanie, bo chodzi o ulicę Kłopotowskiego, czy jest planowana ta inwestycja, tak? To znaczy, my tutaj mamy pełną dokumentację, mamy też pozwolenie ZRID-owskie, natomiast z tego, co tutaj w tych planistycznych materiałach, to jest w przyszłym roku, w 2021, to jest wykup gruntu, natomiast w późniejszym okresie, nie? Także w ten sposób jest. W 21 rozpoczęcie nie jest przewidywane. Nie planuję. Ja wnioskuję, jasne, żeby dziękuję, to było. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. No, dziękuję. Ja mam kłopoty tu z połączeniem, dlatego... No, dlatego tak cierpliwie. Się łączyli. No. Jasne, dlatego cierpliwie podchodzimy. Jasne, dziękujemy serdecznie panie dyrektorze. Dziękuję. Panie Mariuszu, bardzo proszę o udostępnienie możliwości głosowania. Wyciszyłam się, a mówię. Bardzo proszę o... Pani Maja Zaborowska jeszcze. Maja. Maja chyba ma jakieś kłopoty techniczne. Ile mamy głosów oddanych? 5 w tej chwili? Panie Mariuszu? Teraz mamy 5, tak. Ja odnoszę wrażenie, że Maja może mieć jakieś kłopoty, bo ona jest... Znaczy kłopoty z zasięgiem. Powiem, że gdzieś... Zostawmy. Czy mogę opublikować ankietę? Tak, bardzo proszę zamknąć głosowanie. Bardzo pani proszę. Przewodnicząca, ja bym prosił, żeby telefonicznie się skontaktować, bo jest nas tak mało. Myślę, że można z panią Majo. Panie Radny, się... myślę, że byłoby to również utrudnione, ponieważ ja wiem, gdzie pani przewodnicząca Zaborowska jest i myślę, że tam może mieć po prostu kłopot z zasięgiem.
Zresztą z wniosek przeszedł. Mecenasa do Biela, to i tak tego głosu nie możemy doliczyć, ja bo mogę jest tylko wyrażeniem woli. O, już jest Maja. Ale tak, wniosek nie... i tak wniosek uzyskał. Do protokołu może. Ale panie radny, pański wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego wniosku wobec powyższego. Pozwolicie państwo, że odczytam. To jest uruchomienie linii autobusowej na ulicy Kasprowicza za 30 tysięcy. Źródło finansowania, sprzedaż mienia w rozdziale 70005. Czy tutaj są jakieś uwagi, wnioski bądź spostrzeżenia? Można prosić o powtórzenie? Tak, już. Uruchomienie linii autobusowej na ulicy Kasprowicza. Koszt 30 tysięcy złotych ze sprzedaży mienia 70005. No tam będzie uruchomione, ale jak będą zatoki, powstaną. Czyli to raczej nie jest 30 tysięcy złotych. Mogę dodać zdanie, pani przewodnicząca? Bardzo proszę. Szanowni państwo, mi się urwała tam zatoczka w pisaniu, bo szybko pisałem ten wniosek, nie? I wniosek był, jest powtarzany z ubiegłego roku, bo 30 tysięcy na tą zatoczkę. Ta zatoczka miała być zrobiona w tym roku i nie została zrobiona i była w budżecie. I prośba, żeby to było. Dziękuję bardzo. Jasne. Panie Mariuszu, bardzo proszę o udostępnienie możliwości głosowania. Tak, ale to raczej nie kwota na uruchomienie linii, tylko na budowę zatoczki. Budowę zatoczki, dokładnie tak. Panie Mariuszu, dokładnie, proszę dokładnie, udostępnić tak. głosowanie. Bardzo dziękuję. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, ponieważ nie mamy więcej wniosków radnych, które zostały przesłane, tak jak prosiliśmy. W związku z tym, panie Mariuszu, proszę mi podpowiedzieć, czy projekt uchwały, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, notujemy, że komisja się zapoznała, czy opiniujemy? Pani przewodnicząca, opiniujecie państwo projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi wnioskami, tak jest, oczywiście tylko tymi, które uzyskały pozytywną opinię. Jasne, poddaję wobec tego. Czy ja mogę jeszcze pytanie zadać? Bardzo proszę. Dziękuję. Pani przewodnicząca, chciałam się dopytać, co się stało z wnioskami odnośnie termomodernizacji 5 i 4 liceum ogólnokształcącego, bo wiem, że miały tam się znaleźć i tak dzisiaj poszukujemy i nie możemy znaleźć, także chciałam się dopytać, co się z tym stało. I czy bardzo to proszę. Jest, i czy są jakieś... Kto z państwa zechce odpowiedzieć pani przewodniczącej Zaborowskiej na pytanie? A kiedy te wnioski zostały złożone? Bo jeżeli wcześniej, we wrześniu, no to... Nie, to już jakby... To już była rozmowa już na ten temat długo i jakby miało to być w budżecie, ale coś chciałam się dopytać, co się stało, że tego nie ma. I nie wiem, czy może pani skarbnik zna odpowiedź, albo... Bardzo proszę. Proszę państwa, ja na temat piątego o nic niestety nie potrafię państwu powiedzieć, ale może pan dyrektor Dziubak, który... no, że tak powiem, powinien być zorientowany, czwarte jeśli jeszcze. Chodzi o zadania oświatowe. Bardzo proszę, pan dyrektor Dziuba może? Wniosek myśmy składali na czwarte i na piąte liceum, ale nie został uwzględniony w projekcie budżetu. Dziękuję bardzo. Czy pani przewodnicząca Zaborowska czuje się usatysfakcjonowana odpowiedzią? Nie czuję się usatysfakcjonowana. Znaczy, chciałabym to. Znaczy, nie o to pytałam. Tak, moje pytanie było, czy odpowiedź na pytanie, dlaczego została udzielona. Natomiast to jeżeli kwestii... chodzi o to, to tak, aczkolwiek będę okay. wnioskować o to, żeby wprowadzić. Żeby to się znalazło. Jasne. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Jeśli nie, bardzo proszę o umożliwienie oddania głosu o zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej, dokument na druku 918-1, wraz z pozytywnie uzyskanymi opiniami wniosków, które złożył pan radny Bielak. Bardzo proszę.
Bardzo proszę o udostępnienie wyników głosowania. Serdecznie Państwu dziękuję jednogłośnie za. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu porządku naszej komisji. Jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dokument na druku 919-1. Czy mamy tutaj jakieś pytania? Nie ma pytań, wobec tego bardzo proszę o udostępnienie możliwości głosowania dotyczącego tej właśnie uchwały. Przypomnę 919-1. Dziękuję bardzo, jednogłośnie za. Tym samym płynnie przeszliśmy do trzeciego punktu porządku prac komisji, sprawy wniesione. Czy mamy jakieś sprawy wniesione? Jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Przewodnicząca, jeszcze lista obecności. Lista obecności. A ta, oj tak. A, jeszcze listę. Przepraszam, faktycznie. Maja nie uciekła? Maja. Oj, chyba nam się Maja, a jest Maja jeszcze. Myślałam, jestem, że już jestem, gdzieś... jestem, tylko nie mogę mówić i głosować, bo mamy tak, jakiś taki skomplikowany panel. Bardzo proszę w takim razie wysłać kropeczkę do pana Mariusza. Jednogłośnie jesteśmy obecni. Bardzo serdecznie już Państwu dziękuję wobec tego. Dzięki. I do zobaczenia. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Zdrowia dużo. Zdróweczka dla wszystkich.